Drogie ukochane, umiłowane. Ulubione, ukochane, umiłowane, mam dla was pewną przypowieść. Mam przypowieść o mojej znajomej. Moja znajoma, którą zaprosiłem do restauracji, wyjątkowej i bardzo drogiej restauracji, stwierdziła w tej restauracji, że ona nie lubi ryb. Oczywiście restauracja, do której zaprosiłem moją znajomą, to była restauracja rybna. A ona powiedziała, że nie lubi ryb. Ja rozumiem, że można być uczulonym na mięso rybie. Podobno jest taka możliwość. Mój znajomy, pewien znajomy, był uczulony na przykład na wszelkiego rodzaju dinozaury, czyli na przykład na dinozaury, czyli na wszelkiego rodzaju ptactwo. Jak zjadł mięso skóry z indyka, czy z jakiegoś takiego innego niesaka, dostawał wysypki. Autentycznie taki człowiek w Polsce istnieje. Jest nawet lekarzem ginekologiem. Nazwiska nie podam. I jak zaprosiłem tę znajomą do restauracji rybnej, zapytałem się, czy ona jest uczulona na mięso rybie, dostaje wysypki. Okazuje się, że nie. Zapytałem, czy po prostu nie lubi ryb, bo te ryby śmierdzą rybami. Ryba, prawdziwa ryba, to pachnie rybą. Ale jest parę takich gatunków, które wcale rybą nie pachną. One pachną czymś zupełnie innym i nie rybą. I się okazało, że nie. Ona nie jest. Wcale jej ten zapach nie przeszkadza. No to myślałem, że może jest jakaś inna przyczyna, czemu ona nie lubi ryb. Może dlatego, że ona nie jada zwierząt, że jest wegetarianką. Okazało się, że nie jest wegetarianką. Ona po prostu nie lubi ryb. To się zapytałem, czego ona nie lubi w tych rybach? Po bardzo długiej i wnikliwej rozmowie wreszcie ja się domyśliłem. Ona tego nie powiedziała. Ona powiedziała tylko, że się boi ryb. Nie boi się tego, że dostaje uczulenia. Nie boi się tego, że ryba będzie śmierdziała. Ona się boi tego, że w rybie może być ość. Ona się kiedyś o mało nie zadławiła ością. I od tego momentu boi się ryb. Nie ości, boi się ryb. Drogie, kochane, umiłowane. To jest filmik i przypowieść dla was. Zapamiętajcie. Jeżeli kobieta boi się, to boi się ości, a nie ryb. Drogie panie, mam nadzieję, że ten filmik pozwoli wam dotrzeć do sedna waszego problemu. Pozdrawiam wszystkie serdecznie.